Siemanko, siemanko, ja nazywam się Nosferatu23, a wy jesteście na moim kanale Real Cash Economy Games, na którym was uczę, w jaki sposób zarabiać na grach opartych o technologię blockchain, NFT i kryptowaluty. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam tutaj do wciśnięcia suba, włączenia dzwoneczka, no i oczywiście oglądania tutaj filmów od deski do deski. Dzięki temu wspieracie mój kanał. A jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy, to tradycyjnie zajrzymy sobie na naszą stronę kryptoekipy, sprawdzimy, co się po weekendzie działo z naszymi tokenami, zajrzymy do statystyk, zrobimy przegląd tygodniowy, co się będzie działo na WAX-ie i w jakie ja projekty gdzieś tam szukam, żeby sobie tam zainwestować. No i spojrzymy na gry, w których tutaj obecnie jesteśmy, obecnie się w nich bawimy, więc już nie przedłużając, lecimy z tym koksem. I jak widzicie na samym początku, mamy tutaj, jesteśmy na stronie kryptoekipy, a mamy fajną informację odnośnie kryptoekipa on tour. Tutaj możecie sobie sprawdzić, gdzie będziemy, w jakich dniach, w jakich miastach. Akurat 26 i 10 grudnia to będzie tutaj spotkanie w Warszawie, 26 w Espocie z Crypto Mayhem, natomiast AdShares tutaj w Pałacu Kultury i Nauki 10 grudnia. Gratuluję wszystkim, którzy tutaj razem z Hussars Ventures weszli Space 2025. Token już jest po listingu, jest listowany na Gate.io, na MAX chyba Global, tak? MAX Global, tak pewnie się mówi, na Uniswapie. Tutaj też zachęcam do takiego first looka odnośnie Tryhards. To jest top-down shooter z bardzo tutaj ciekawym pomysłem na to, w jaki sposób będzie można zarabiać. No i informacje odnośnie też, co się dzieje na platformie Milk, także zachęcam mocno. My już przeglądamy tutaj, co się dzieje z naszymi tokenami. Na samej górze tutaj widzicie Metaverse, CryoWar, tutaj bardzo fajne wzrosty ponad 2,17. Jak widzicie, ten Metaverse na OKEX-ie Celestial cały czas gdzieś tam do przodu leci. Chain Guardians też się gdzieś tam obudziło. Tutaj, co tutaj jeszcze widzimy ciekawego z tych gier? No, SpaceAI po listowaniu tutaj było gdzieś, chyba nawet widziałem w pewnym momencie $50, obecnie jest 33, także bardzo piękny wynik po listingu. Project Quantum, w który jestem zapakowany, znowu kolejne tutaj wzrosty na tym projekcie. No, jak widzicie, PGX bardzo mocno spadł, natomiast ja jestem zadowolony, bo tak jak wam pokazywałem, ja kopię akurat sobie je pasywnie, także gdzieś tutaj się spodziewałem, że w pewnym momencie nastąpi spadek. Część osób po prostu po wzrostach 100% się skeszowało. Zobaczymy, jak to dalej się gra będzie rozwijać. Odnośnie wzrostów, to przechodzimy do spadków. CryptoZone, Benzen, o którym wam mówiłem, z tego się jeszcze chyba nie wiem, czy się wykaszuje, bo to po sieci Ethereum w zasadzie ma tam być jakieś podłączenie z Immutable, ale no zobaczymy. Gala, jak widać, tutaj była korekta 16% w ciągu 24 godzin. To tutaj piękne wzrosty, które Maciej przewidział. Zoo Crypto też mamy korektę, też token bardzo ładnie urósł. Na Binemon korekta, no i generalnie te jakieś 10% tutaj spadki. Jak zobaczycie, to nie ma aż tak czerwono gdzieś tam, tak jak na normalnych kryptowalutach. Lecimy do naszych statystyk.
Tutaj jeszcze przypomnienie właśnie tego wydarzenia na Crypto Mayhem, jeżeli chodzi o Warszawę i Espo. Także przypominam, że to będzie 26 o godzinie 17, także wszystkich Was zapraszam. Krypto ekipa też tam będzie. Natomiast tutaj już podążamy za statystykami. No i macie w ciągu 7 dni tokeny, które dały najbardziej zarobić, czyli Gala, Relame z gamingu, Sperriot, tutaj SPH, AnarX, no to chyba wszystko, jeżeli chodzi o cały ten gaming. Tutaj macie informacje z dnia dzisiejszego. Te tokeny, które nam bardzo dosyć mocno poszły do góry, to jak widzicie Relame, Gaia, tutaj Jaja Games, tego kompletnie nie kojarzę. Mechmaster, też gdzieś mi się ta gra obiła o uszy, nawet pewnie mam ją gdzieś tam w grach, gdzieś tam na liście. Mines of Dalaria, czyli to co jest na Binance obecnie, chyba jeszcze kopane, i D-Race. Lecimy dalej do naszego przeglądu. I tutaj znowu mamy podobne jakby zestawienie odnośnie tych gier, tym razem przez Play to Earn Daily. I jak widzicie, no Gala tutaj przoduje, Crypto Zoo na czwartym miejscu 166%. No jestem zadowolony, bo tak jak Wam kiedyś pokazywałem, ja tutaj sobie kopałem, nawet wykopałem tam jakąś kartę. No i ta karta mi tam kopie ZU, także będę sprawdzać, orientować się, czy więcej tych kart gdzieś tam nie zakupić. Jeżeli to będzie fajnie, naprawdę super wyglądało, to będę dawać informacje i będę Wam pokazywać, w jaki sposób to wszystko wygląda. Tutaj macie dosyć fajną informację od NFT Daily. Jeżeli przegapiliście ENS airdropa, to podają Wam, gdzie taki w przyszłości airdrop może powstać. No i z takich rzeczy to ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na OpenSea. Tutaj należałoby tam coś zmintować, coś wrzucić, poużywać tej platformy. To jest jeden z takich sklepów NFT, który rzeczywiście tutaj nie ma swojego tokenu i jeżeli w przyszłości swój token wyda, to jest szansa, że możemy dostać takiego airdropa. Ja to Wam wrzucę na Twitterze, także możecie sobie resztę przejrzeć, natomiast to, co Wam co jakiś czas powtarzam, to OpenSea, poużywajcie tego sklepu, coś tam może zakupcie na jakimś, nie wiem, poligonie albo takim łańcuchu, który Was za dużo nie będzie kosztował. Lecimy dalej tutaj z informacjami. No i macie informacje odnośnie Immutable X i jak potencjalnie może tutaj ten token wzrosnąć. Tutaj macie porównanie do Matica. W mojej opinii Immutable jest o wiele lepszą warstwą. Jak sami widzicie tutaj z boku macie, że Embersort zrezygnował z poligonu. I z uwagi na to, że te wszystkie sprzedaże landów nie poszły tak jak Embersort by sobie tego życzyło, dlatego przerzucili się na Immutable X. No i zobaczymy, czy w najbliższym czasie wiele gier też z tego nie skorzysta i jak wtedy sobie ta platforma poradzi. Natomiast no token dosyć, z tego co widziałem, to obecnie jest na takim lekkim spadku, więc być może to jest moment do zainwestowania. Oczywiście to nie jest żadna porada finansowa. Musicie mieć własny rozum i samemu robić własne rozeznanie odnośnie tego tokena. A tutaj macie informację odnośnie TryHard. Przypominam, że takie mocniejsze pierwsze spojrzenie na tą grę macie na moim kanale. No i CDFi informuje, że na ich platformie odbywa się IGO i tutaj do godziny pierwszej UTC, czyli do 15, alokacja 300 tysięcy, cena tokenu to jest 9 centów,
Także warto się temu wszystkiemu przyjrzeć. Macie też informacje odnośnie tego, co się działo w ostatnim czasie. Tutaj ciekawa współpraca Vulkanforge z Sandboxem. O tym jakby gdzieś nie zauważyłem. Może dlatego, że gdzieś Sandboxa nie obserwuję. Jak wiecie, ja jakoś tak nie przepadam za taką pikselozą. Natomiast oni się tam jakby zrobili specjalną edycję NFT-ków, jeżeli chodzi tutaj o te dwa metaversy. Gas Unchain, IMX Airdrop dla graczy, czyli nie wiem na jakiej to zasadzie, muszę pograć w Gatsa, w weekend niestety nie było czasu, więc mam nadzieję, że gdzieś tam w tygodniu uda mi się trochę pograć i wtedy zobaczymy. Tutaj jeżeli chodzi o galę, to gala pokazała Tamstars Network nody, więc tutaj warto się przyjrzeć, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje z uwagi, że mamy naszego Tauna w Embersort, to Immutable X właśnie, to co mówiliśmy wcześniej, rozpoczęło współpracę z Embersort. Lecimy dalej. Polygon zainwestuje w Ava Labs, żeby tutaj stworzyć takie metaversowe launchpady, meta launch. No i warto to obserwować. Jak widzicie, teraz jest sezon na metaversy, więc warto być gdzieś tam na samym początku takiego launchpada. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Lecimy dalej. Macie tutaj kalendarz, jeżeli chodzi o Vaxa na cały tydzień. Ja polecam sobie też gdzieś tam to wszystko rozwijać, tak jak tutaj możecie na NFT i Insider wejść, zobaczyć, przejrzeć każdy projekt. Oczywiście jeżeli chodzi o te projekty, to ja dzisiaj się przyjrzę Bestiary NFT, gdzie mamy land sale'a i tutaj macie już gdzieś tam informacje i przygotowane paczki na Nifty Blocks. Także nie widziałem, żeby tam była jakieś white paper, chociaż o widzicie, jest tutaj nie white paper, tylko white listę. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie do normalnej sprzedaży, a tych paczek niestety nie jest za wiele. Jest 200, jest 300. Jeżeli ktoś słyszał jakieś white liście, no to naprostujcie mnie, bo to różnie teraz na Waxie wygląda. Drugą taką rzeczą to jest dropowa whitelista przepustek do Elemental Angels. No po prostu mi się to podoba i dlatego gdzieś tam się skuszę. Nie miałem okazji, żeby się jakoś mocniej rozeznać, natomiast będę gdzieś tam próbował zakupić te tutaj tą przepustkę. Z uwagi na to, że potem w środę mamy właśnie te już docelowe pakiety. Nie wiem dokładnie, czy to są, czy to jest gra, czy to po prostu takie NFT-ki, ale no gdzieś tam dosyć to fajnie wygląda. Jeżeli to nie będzie jakieś mocno drogie, to z chęcią sobie to zakupię. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to będę się przyglądać, także też będę patrzeć, co polecacie na grupach. Zapraszam na grupę NFT Polska na Telegramie, no i na Discorda, gdzie omawiamy nasze gry. Oczywiście wszystkie linki macie tutaj u dołu do naszych mediów społecznościowych. I teraz lecimy też do Star Atlas. Tutaj macie takie raporty, jak oni to wykonują, tą roadmapę. I to jest jakby taka informacja odnośnie gry, co każdy statek będzie zawierać, czyli jakby swoją wytrzymałość, paliwo, jedzenie. Jedzenie trochę dziwne, nie? Karmić statek, ale okej, niech im tam będzie. I jak to wszystko będzie wyglądało? Prawdopodobnie, a nawet na pewno będziemy wysyłać na jakieś misje, to troszeczkę wygląda na takiej zasadzie, jak obecnie jest na Valiant Wars. No i zobaczymy, co nam to wszystko będzie dawać. No ja cały czas czekam. Jak widzicie, tutaj są przeliczone nagrody, atlasy na dany dzień chyba misji.
No i spojrzymy. Być może warto teraz zainwestować w te statki, trochę sobie zakupić jakichś mniejszych, jakichś większych i być może to nam powiększy tutaj udziały w Atlasie. Kolejna informacja to jest odnośnie MetaSoccer. Bardzo ciekawy projekt piłkarski. Ja zachęcam się tutaj zagłębić. Natomiast tutaj macie informacje odnośnie, jeżeli chodzi o zapisy na whitelistę, jeżeli chodzi o zakupy scoutów, tak? Ci scouci będą dosyć istotni z uwagi na to, że to oni będą nam wyszukiwać zawodników do całej gry. Macie tutaj wszystko opisane. Natomiast jeżeli chodzi o całego linka do whitelistę, no to ja tutaj nie będę wysyłać przez YouTube'a, bo już takie gdzieś tam do GIFLAB'a czy do Glima YouTube mi to traktował jako puszczanie spamu. Natomiast na moim Twitterze macie to podpięte, także zachęcam do skorzystania tutaj z tego linku. Lecimy dalej. Phantom Galaxies, trochę podobne takie walki Transformersów. No i tutaj do godziny 11:59 UTC, czyli plus 2, tak mi się wydaje, że tak zazwyczaj było, czyli do 13:59 macie czas, żeby zalogować się portfelem, tak, żeby potem ewentualne dostać, zakwalifikować się do airdropu. Polecam, być może będzie to jakiś fajny, jakiś NFT, jakiś airdrop, także potem będzie można to sprzedać albo sobie pograć. Kolejna rzecz, tutaj ciekawie dosyć wyłowiłem. CryptoBeerp wspomina o Galaxy Sadius, czyli o tej grze, która będzie jako pierwsza gdzieś tam można powiedzieć inkubowana tutaj na tym metaversie Blocktopii, na tym w zasadzie launchpadzie, jak to oni tutaj wcześniej pisali. Także widać, że tutaj najwięksi spoglądają w kierunku tej gry. Być może CryptoBeerp też się załadował mocno w Blocktopie, tutaj w tokeny Block. Także warto się przyjrzeć tej grze. W mojej opinii w te demo, które można było pograć, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Także polecam zrobić większy sobie rekonesans odnośnie tej gry, a być może zobaczycie to na moim kanale. Informacja odnośnie Gaia Everworld. Tutaj macie taki konkurs memów, także będzie pięciu zwycięzców. Ja zachęcam, jeżeli ktoś ma jakieś zdolności artystyczne albo ma jakieś mocne poczucie humoru, bo też są i generatory memów, także polecam, zachęcam do wzięcia udziału. No i druga informacja, bardzo mocna, to też można zakupić gdzieś tam landy, zgłosić się tutaj i spróbować zainwestować. Zachęcam do spojrzenia na te landy, no bo rzeczywiście może być to ciekawy sposób. Pamiętajcie to, co ja zawsze mówię, że ja na ten moment, mówię, że na ten moment nie widziałem jeszcze gry, która nie pozwoliła zarobić na landach, nawet jeżeli potem gdzieś tam grasz, tak mocno się nie rozwija, tak jak załóżmy na to Lakes of Kingdoms, gdybym teraz sprzedał landy, to praktycznie 20 razy tyle bym zyskał niż to, co zakupiłem. Lecimy dalej z informacjami. No właśnie to, co tutaj mieliśmy na stronie kryptoekipy, SpaceA 2025 jest już listowany na Gate.io, na Mex Global, Uniswap, no i na PancakeSwapie możemy też, czyli mamy, tak jak obiecali, te tokeny są i na sieci Ethereum, i na sieci BSC. No i ostatnia wiadomość dzisiejszego dnia. Ja w tej grze na ten moment nie jestem i raczej chyba wszystko wskazuje, że Binamon się nie zapakuje. Miałem w pewnym momencie tutaj takie rozmyślania Binamon, czy w którymś z tych gier się nie załadować i po prostu nie pograć, ale jakoś jak przejrzałem, jak to wszystko wygląda, no stwierdziłem, że raczej tutaj nie widzę aż takiego mocnego
potencjału na dosyć dobre zarobki. I dlaczego teraz wspominam? No bo w grudniu będzie można zakupić landę. Pamiętajcie, to co zawsze mówię, na landach zawsze tutaj rzadko, to znaczy nawet nie rzadko, no ja tak jak wcześniej wam powiedziałem odnośnie Gaia World, nigdy jeszcze nie widziałem, żeby ktoś był na tę stratę. Także zachęcam tutaj do spojrzenia na tą grę i jeżeli ktoś już w to gra, no to powinien się w mojej opinii załadować. Oczywiście to tylko jest moja subiektywna opinia. Jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT newsy, to by było wszystko. Jeżeli się podobał wam taki przegląd codzienny, poranny takich newsów, to dajcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Jakie macie swoje własne przemyślenia. Oczywiście zachęcam do wejścia na moje media społecznościowe, czyli na Twittera, bo tam staram się na bieżąco jakieś ciekawe rzeczy wam podrzucać, na Discorda, gdzie nasza grupa gamingowa się rozwija, oraz na Telegram, gdzie mówimy o wszelkich jakichś rzeczach, nie tylko gaming, ale też się przewijają rzeczy odnośnie NFT. To by było na wszystko dzisiaj. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, cicho.